pokój na ziemi ludziom, a w niebie cisza gwiazd, grają anieli, świat się chlebem dzieli, świat ma dziś świąteczny blask. To właśnie tego wieczoru, gdy wiatr zimnym śniegiem dmucha, w serce złamane i smutne cicha wstępuje otucha. To właśnie tego wieczoru, od bardzo wielu już wieków, pod dachem tkliwej kolędy, Bóg się rodzi w człowieku. Pada śnieg, suną sanki, jest renifer i bałwanki, śnieżki z nieba spadają, życzenia zdrowych świąt składają, niech te święta będą wyjątkowe, a prezenty odlotowe. Zielone gałązki, a na każdej świeczka, w strojku z bibułek stoi choineczka. Gdy zaświeci gwiazdka między gałązkami, wesołą kolędę dla niej zaśpiewamy. Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi. Wstańcie, pasterze, Bóg się wam rodzi. Czym prędzej się wybierajcie, do Betlejem pospieszajcie. Przywitać Pana, przywitać Pana. Dzisiaj o zmierzchu wszystkie dzieci, jak małe ptaki z gniazd, patrzą na niebo, czy już świeci najpierwsza z wszystkich gwiazd. A zimne szyby płaszczą noski w okienkach miast i wsi, czy już sfrunęła z ręki boskiej, czy już nad nami tli. Niebo pociemniało i cień błękitny legł, na ziemię białą, 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 na niej skalony śnieg. Anioły mogą zejść do ludzi, przebiec całutki świat, śnieg taki czysty, że nie ubrudzi białych, anielskich szat. Białe opłatki, białe stoły, świeżych choinek las. Doprawdy mogą dziś anioły zagościć pośród nas. Tylko ta gwiazda niech zaświeci nad ciszą białych dróg i zawiadomi wszystkie dzieci, że się narodził Bóg. Z narodzeniem Jezusa było tak. Po zaślubinach matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić jej na zniesławienie, zamierzał oddalić ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej małżonki, albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. Porodzi syna, któremu nadasz imię Jezus. On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów. A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie, powiedziane przez proroka. Oto dziewica pocznie i porodzi syna, któremu nadadzą imię Emanuel, to znaczy Bóg z nami. Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański. Mario, czy już wiesz, kim okaże się twój syn, twój mały chłopiec? Mario, czy ty wiesz, że te stópki dwie po wodzie będą kroczyć? Czy ty wiesz, że ta mała dłoń powstrzyma wielki wiatr? Że dałaś życie temu, kto tobie życie da. Mario, czy ty wiesz, że pewnego dnia przywróci wzrok ślepemu? Mario, czy ty wiesz, że twój synek ma
chroni nas od złego. Czy ty wiesz, że twój chłopiec już niebiańskie ścieżki zna? Że patrząc w jego oczy najświętszą widzisz twarz. Drodzy uczniowie, niech nadchodzące święta Bożego Narodzenia płyną w pełnym radości rodzinnym gronie ze wspólnie śpiewaną kolędą. Nowy rok niech przyniesie same dobre dni. Życzę sobie i Wam, abyśmy jak najszybciej mogli się spotkać i rozmawiać. Życzę też szczodrego Mikołaja z udanymi prezentami. Wesołych świąt. Niech święta Bożego Narodzenia upłyną w rodzinnej atmosferze i będą czasem spokoju i odpoczynku od codziennej pracy. A następny rok otworzy drogę do nowych szczytnych celów, przynosząc zadowolenie z realizacji osobistych i zawodowych aspiracji. Wszystkim nauczycielom oraz pracownikom szkoły życzymy wesołych i radosnych świąt.